Hejko, sportowe świry. Dzisiaj krótki filmik w odpowiedzi na kolejne najczęściej zadawane przez Was pytanie. Co zrobić, żeby zdążyć z formą do przysłowiowego lata? Czyli co zrobić, żeby zrzucić zbędny balast tkanki tłuszczowej i żeby móc bez wstydu ściągnąć koszulkę na plaży? No oczywiście dla osób, które mają bardzo duży poziom tkanki tłuszczowej, taka sytuacja będzie wręcz niemożliwa, bo 8 tygodni, które nam zostało, powiedzmy, do rozpoczęcia wakacji, jest okresem zbyt krótkim, ale osoby, które mają w granicach 15% tkanki tłuszczowej, śmiało zdążą i na pewno tutaj nie ma się czym martwić, jeżeli tylko zastosujecie się do moich porad. Pierwszym takim podstawowym elementem to jest właściwe wyliczenie swojego zapotrzebowania kalorycznego w ciągu dnia, uwzględniając oczywiście wszelkie funkcje życiowe, czyli chodzenie do pracy, robienie zakupów, sprzątanie w domu i wszelkie treningi, czyli każda aktywność fizyczna, jaką wykonujecie w skali całego tygodnia. Później obliczenie makroskładników, zakładając, że 2 gramy białka na kilogram wagi ciała jest ilością naprawdę wystarczającą. Resztę kalorii rozłożyłbym proporcjonalnie między 30 a 15% tłuszcze i cała reszta to węglowodany. No oczywiście należałoby tutaj korzystać przede wszystkim z produktów, jak ja to mówię, czystych, jeżeli zależy nam na tym, żeby efekt utraty tkanki tłuszczowej był w miarę szybki. Czyli korzystamy tutaj z chudych mięs, z drobiu, indyka, kurczaka, ale oczywiście tylko filety z piersi, chudej wołowiny, chudych ryb, uwzględniając oczywiście te bardziej tłuste, ponieważ one mają zdrowe kwasy omega-3, które są niezbędne we właściwym funkcjonowaniu naszego organizmu, ale oczywiście te tłuszcze należałoby wliczać do bilansu kalorycznego naszego zapotrzebowania, czyli ilości kalorii, którą spożywamy w ciągu dnia. Jeśli chodzi o produkty węglowodanowe, to płatki owsiane, płatki jaglane, płatki ryżowe, gryczane, kasza gryczana, ryż, wafle ryżowe również możemy zastosować, ziemniaki oczywiście bez sosów, bez żadnych innych dodatków i tak naprawdę ziemniaki powinny znaleźć się w codziennym menu, ponieważ one bardzo dobrze odkwaszają nasz organizm. Warzywa wszelakie, uważałbym tylko tutaj z burakami i z kukurydzą. Buraki zawierają dość dużo cukru, z kolei kukurydza może powodować insulinooporność. Oczywiście włączając do diety zdrowe tłuszcze pochodzące z oleju lnianego, oliwy z oliwek, oleju ryżowego, którego możemy śmiało używać do smażenia i wszelakich wypieków, awokado i całej gamy orzechów i migdałów. Jak już to sobie dobrze wyliczymy, to oczywiście odejmujemy jakieś 10-15% z naszego zapotrzebowania kalorycznego od tej puli, która nam wyszła i taką dietę stosujemy przez około tydzień, 2 tygodnie, włączając takie delikatne treningi cardio 4-5 razy w tygodniu po 20-30 minut. Oczywiście każdy organizm jest inny i nie ma takiego złotego środka na to, jak ta redukcja powinna wyglądać, ale to mogłoby być taką bazą wyjściową. I należałoby robić sobie zdjęcia co tydzień, co 2 tygodnie w tym samym oświetleniu, żeby relatywnie móc ocenić naszą sylwetkę i to, co się zmienia. I oczywiście w miarę jak idziemy dalej, czyli z tygodnia na tydzień, możemy podkręcać sobie intensywność treningów cardio, żeby to nie była taka stricte praca aerobowa, ale właśnie taki typowy trening cardio, czyli na troszkę wyższym pułapie tętna i delikatnie obcinamy podaż kaloryczną, oczywiście porówno z węglowodanów i z tłuszczy. Białko bym zostawił na tym samym poziomie. I tak możemy iść dalej. Na jakieś 2 tygodnie przed datą, jak ja to mówię, zero, możemy sobie podkręcić dość mocno ten trening cardio, ale nie przesadzając też zbytnio z jego ilością. 45 minut codziennie, myślę, że jest to ilość wystarczająca.
i deficyt kaloryczny myślę, że nie powinien sięgać rzędu 30% naszego wyjściowego. Mówię, to jest taka przykładowa recepta diety redukcyjnej na 8 tygodni dla osób, które mają około 15% tkanki tłuszczowej i które mniej więcej wiedzą już, jak się trenuje i jak wygląda właśnie trening oraz mniej więcej dieta. Cały czas będę się upierał przy tym, że jeżeli chcemy zobaczyć w miarę szybko efekty na tego, jak zmienia się nasza sylwetka, to bazowałbym na produktach czystych. Oczywiście można formę, jak to się mówi, przygotowawczą, formę taką wyjściową na lato robić na produktach troszkę mniej czystych, czyli na jakichś tam płatkach śniadaniowych, na zwykłym chlebie z dżemem czy takimi rzeczami. No ale mówię, ten okres na pewno potrwa troszkę dłużej, a jeżeli jesteście osobami, które mają 35 plus na przykład lat, no to całkowicie bym wyeliminował tego typu rzeczy. I tutaj jeszcze jedna taka ważna uwaga. Jak zauważyliście, nie wymieniłem nabiału w produktach, które polecam przy redukcji tkanki tłuszczowej. No niestety nabiał nie jest zbyt dobrym źródłem białka, jeśli chodzi o redukcję i o szybkie efekty utraty tkanki tłuszczowej. Gromadzi on całą masę śluzu, wody podskórnej, powoduje zaleganie w jelitach, jest to produkt ciężkostrawny, mimo tego, że dobrze zapycha, to niestety no nie jest to białko w 100% przyswajalne i stąd nie polecam nabiału w okresach redukcyjnych. Taka moja rada, mam nadzieję, że chociaż trochę Wam pomogłem i do usłyszenia następnym razem, a ja oczywiście postaram się w kolejnych filmikach odpowiadać na Wasze pytania. Pozdrawiam.